Słuchaj, Wojciech, mamy tutaj taką zawodniczkę. No. Jest streamerką na Twitchu. Tak. I koleżanka troszeczkę się krępuje, ale ma widzów na Twitchu. Ma widzów? Ma, po 600-700. Okej. Okay. Także wynik, no jeżeli walczyła pani Ewa, no to tutaj myślę, że również kolejna... No, z kim walczyła? Nie, ona walczyła w High League'u. Gdzieś dojebał teraz rozmowę biznesową, stary. Widzisz, Hajnik nie śpi i wzięli już jedną streamerkę. Musicie wziąć teraz tutaj koleżankę Szyszkę. A jest Kongo TV? Jeżeli będzie walczyła, no to na pewno Kongo TV wesprze koleżankę w promocji gali aktualnej, na której będzie walczyła. I ja myślę, że tutaj koleżanka ma kurwa w sobie drapieżny charakter. Ona jest prawdziwą tygrysicą. Powiedzcie, że jak dzisiaj szukaliśmy wiewiórek, to ona takie wypatrywała, kurwa, Wojciecha Królewski, że węchem za nimi szła, rozumiesz? Okay. Także uważam, ja jako ogarniemy. Potężny menadżer, że ta pani zrobi konkretne dymy na konferencjach, będą one prawdziwe, naturalne i niesztuczne. Tylko jest jeden warunek. Na konferencji muszą być 3 setki przed wejściem.